O starożytności jest taki znany, bardzo dobry środek perswazji, środek retoryczny, mianowicie porównanie dwóch osób, dwóch charakterów, dwóch życiorysów, dwóch sytuacji. Także autor listu do Hebrajczyków daje nam bardzo taką wymowną dzisiaj sytuację, w jakiej znajdują się chrześcijanie, adresaci tego listu, przez porównanie dwóch zgromadzeń. To też częsty motyw w Piśmie Świętym, że lud zgromadzony jest w różnej sytuacji z Bogiem i przy różnych okazjach. To porównanie dotyczy także dwóch miejsc geograficznie ważnych dla dziejów Izraela. To jest Synaj, Góra Synaj, na Półwyspie Synajskim, gdzie lud zawarł przymierze z Bogiem za pośrednictwem Mojżesza i otrzymał dwie tablice kamienne przykazań Bożych, oraz Syjon. To jest góra, która długi czas nie należała do Izraelitów, ale po zdobyciu na tej górze wybudowano świątynię i można powiedzieć, że Bóg przeniósł się, przeszedł od Syjonu do Synaju. Najpierw więc autor listu do Hebrajczyków będzie ukazywał słabość, negatywne strony specjalnie tego zgromadzenia ludu Bożego Starego Testamentu z Bogiem, ale odległym, niewidzialnym, którego się bali, nie chcieli go widzieć, nie mogli go widzieć, ale też bali się nawet słyszeć. To jest taki negatyw, żeby pokazać, o ile bardziej szczęśliwi są adresaci tego listu, jeżeli zgromadzili się pod inną górą, lepszą górą, aktualną górą, gdzie jest bliskość z Bogiem. Przywołajmy tylko krótko ten opis tego pierwszego zgromadzenia, który jest negatywny. Jakby powiedział autor, dobrze, że my tam nie jesteśmy. Dobrze, że nie jesteśmy w sytuacji tamtych, którzy nie chcieli nawet słuchać Boga. Nie przyszliście do namacalnego i płonącego ognia, do mgły, do ciemności i burzy, ani też do grzmiących trąb i do takiego dźwięku słów, iż wszyscy, którzy go usłyszeli, prosili, aby do nich nie mówił. Tak straszne było to zjawisko, iż Mojżesz powiedział, zatrwożony jestem i drżę. A więc nawet Mojżesz, którego Bóg wezwał na górę, gdybyśmy sprawdzili dokładnie w Księdze Wyjścia, to po jakimś czasie drży z innego powodu. I wreszcie to uprzywilejowanie, którym powinni się cieszyć, dostrzegać adresaci tego listu. Tworzą inne zgromadzenie. Kościoła, który jedną stroną jest na ziemi, ogarnia tych, którzy żyją, którzy zmierzają do Ojczyzny Niebieskiej, ale to zgromadzenie równocześnie ma Boga, którego się nie boi, bo ma pośrednika, który wciąż wstawia się za nami. I wreszcie to zgromadzenie także obejmuje tych, którzy już są u Boga, którzy są w domu Ojca, ale wciąż tworzą jedną, przenikającą te różne sfery wspólnotę. Wy natomiast przyszliście do góry Syjon, do miasta Boga żywego, Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej liczby aniołów na uroczyste zgromadzenie i do kościoła pierworodnych, którzy są już zapisani w niebiosach, do Boga, który sądzi wszystkich, do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy już doszli do celu, do pośrednika Nowego Testamentu Jezusa, do pokropienia krwią, która przemawia mocniej niż krew Abla. Jest finał, najbardziej szczęśliwy, jaki jest możliwy, gdyby nie to sformułowanie, że przyszli do pośrednika Nowego Testamentu. To kolejny moment, w którym tłumacz musi być bardzo wyczulony na wieloznaczność słów. Wspominaliśmy już też wczoraj o wieloznaczności dwóch słów, czy właściwie jednego słowa. Natomiast tu znowu się pojawia diatheke, greckie słowo, które oznacza z jednej strony przymierze, a z drugiej strony oznacza testament. Na pewno w tym miejscu powinno być to oddane przez pośrednik nowego przymierza.
a nie Nowego Testamentu. Autor listu do Hebrajczyków i inny istnieł będzie wykorzystał tą dwuznaczność tego słowa, kiedy będzie mówił, że przez krew Chrystusa zostało zawarte nowe przymierze, diatheke, a później będzie mówił, że to nowe przymierze, diatheke, jest ważne pod warunkiem, że umarł ten, który zostawi diatheke. Ale to już nie jest przymierze, tylko testament. No ale mamy takie tłumaczenie i takie jest też w liturgii. A więc ten pośrednik jest kluczowy. Ten, który wstawia się, który pośredniczy, który dochodzi naszych praw i łaski u Boga, który zanosi nasze sprawy przed Boga. I mamy krew przywołaną, taką, która jest bardzo znamienna i ona się pojawia w kilku miejscach w Piśmie Świętym. Pamiętamy, że krew Abla woła, krew sprawiedliwego, woła z ziemi. To bardzo wymowne. I to jest zestawione z inną krwią, także niewinnego, ale w dodatku Syna Bożego, tego, który jest Zbawicielem, który jest barankiem, ten, którego krwią jesteśmy wyzwoleni od grzechu. Jego krew jest bez porównania mocniejsza niż krew Abla. Takie są pozytywy tego, że nie należymy do tego zgromadzenia pod górą Synaj, ale należymy my także, tak jak adresaci tego listu, do tego zgromadzenia przy Syjonie, albo na Syjonie, albo u stóp Syjonu. Tego zgromadzenia, które jest na ziemi, ale równocześnie przenika niebiosa i obejmuje także tych, którzy już nie żyją z nami, ale należą do tych, którzy są z Bogiem na zawsze. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Błogosławmy Panu. Amen.